Mała Królowa. Naprawdę to dobrze. Powiedz mu. Nie pisali w gazetach. Tak to jest z kobiecym kolarstwem. Cała strona, świetnie. Powiedz mu. Jeszcze nie dojechałam, tato. Ucieszy się. Wyjeżdżamy za... godzinę. Około. Na kolację? Co na to mama? Chciałam odpocząć tylko z wami. Ty zdecyduj. Daję ci go. Cześć, Alain. Tak. Poprawiła jazdę na czas. 27:45. Jest niesamowita. Wyrzuciłaś jedzenie? Kup szampana. Zdobędziemy Puchar Świata. Tak. Muszę kończyć. Świetnie, cześć. Byli wczoraj. Dopiero zrobiłam sobie zastrzyk. Tak? Ray Thompson z agencji antydopingowej chce przeprowadzić badanie Julie Arsenault. Co robimy, GP? Cholera. Idź po worek, a potem pompuj. Idź. Niech to szlak. Tak? Wpuści mnie pan? Tak, przepraszam. Pompuj. Gdzie byłeś? Próbowałem go zatrzymać. Będzie dobrze. Rób pompki. Cholera, chodź. Masz. Nie mogę. Daj. Trzymaj. Trzymam. Rower. Cholera. Siadaj i pedałuj. Daj. Dobrze. Szybciej. Zejdź. Gdy wejdzie, ty się wymkniesz. Wszystko będzie dobrze. Dzień dobry. Szukam Julie Arsenault. Trenuję na dole. Co? W sali treningowej. Próbowałem powiedzieć panu przez domofon. Nie wyjeżdżają państwo? Wyjeżdżamy, ale to maniaczka. Zaczeka pan? Nie. Złapię ją na dole. Dobrze. Chodź. Trzymaj. Cały czas trzymaj.
Ściskaj. Ściskam. Gdy zadzwoni do drzwi, odłączysz to i zakręcisz prysznic. Ściskaj. Nie mogłem jej znaleźć. Właśnie wróciła. Proszę wejść. Bierze prysznic. Zaraz wyjdzie. Napije się pan czegoś? Nie, dziękuję. Dzień dobry. Przepraszam. Muszę pobrać pani krew. Oczywiście. Dziękuję. Tato, położysz to w moim pokoju? Dobrze, dzięki. Tata zrobił rezerwację w Baton Rouge. U Roberta. Będzie spokojniej. Jest zmęczona. Za pół godziny? Świetnie. Suzanne, te z Hamilton są ładniejsze. Zdecydowanie. Umieścimy je w specjalnej gablocie. Będzie potrzebna jeszcze jedna półka. Chyba tak. Jesteście zdenerwowani. Mama się denerwuje, gdy cię nie ma. Całe weekendy spędzą nad albumem z wycinkami. Naprawdę? Albumy są po to, żeby je przeglądać. Mama się denerwuje, a mnie się to udziela. Mamo, 5 minut. Śni mi się, że stoję na podium i wręczają mi medal. To spełnienie marzeń, ale też praca. Praca?
W ciągu 4 miesięcy wzięłam udział w 10 wyścigach. Jeżdżę na rowerze przez 6 godzin dziennie. Zimą trenuję w Arizonie, a przez resztę roku startuję w wyścigach. Nie wiem, co to znaczy mieć przyjaciół, grać na komputerze. Są z tego pieniądze? Nie jest Lance'em Armstrongiem. Jeszcze nie. Jest pani gwiazdą. To nie tak. A jak? Nie wygrywam wyścigów sama. Mam swoją ekipę. W kolarstwie liczą się zmiany. To jak się ustawisz. Jeśli wiatr wieje z lewej strony, dziewczyny kolejno się przed nim chronią. Jak gęsi. Nie znam się na ptakach. Moja ekipa chroni mnie podczas całego wyścigu, żebym zachowała jak najwięcej sił. Mamy wspaniałego trenera. On ustala strategię. Widzi, kto jest lepszy w górach, a kto na terenach płaskich. Wszystko planuje. Gdy wygrywasz, to wygrywasz ty czy cała ekipa? Ja. Więc jesteś gwiazdą. Tak. Dla innych priorytetem jest lider. Beznadzieja. Dlaczego to robią? Bo kochają kolarstwo i dostają pensję. Ale zarabiają mniej od ciebie. To prawda. Za wygraną dostaję premię, więc wygrywanie jest ważne. Nie powinnam mówić tego w szkole? Liczy się udział, a nie wygrana. Jeśli nie wygrywasz, w czym będziesz brać udział? Byłaś dobra. Dzieciakom się podobało. Nie trzymałam się planu. Mówiłaś, co czujesz. Żadnych bzdur. Tak? W sobotę akcja charytatywna w telewizji. 25 kiermasz na cele dobroczynne, 29 wywiad w radiu, a po wyścigu gala. Plan zostawiłem twojemu ojcu. Świetnie. Wysiądę na światłach. Zawiozę cię do domu. Umówiłam się z koleżanką. Podrzucę cię. Wysiądę tutaj. Tak? Trzymaj się. Cześć. Prywatna klinika ortopedyczna. Naprawdę się poharatałaś. Co mieliśmy robić? Ile weszło? Dwie trzecie. Co najmniej 3/4. Dobrze. To było zaraz po zastrzyku. Roztwór obniżył poziom hematokrytu o jakieś 3%. W chwili badania powinno być około 46. To górna granica. Mówiłem? Zawsze się kłóci. Spokojnie, doktorze GP. Zachował się prawidłowo. Wiem. Ciśnienie dobre. Nie kręci ci się w głowie? Nie. Nie masz arytmii? Nie. To dobrze. Nic cię nie boli? Nie. Dobrze się odżywiasz? Tak. Żaden z moich sportowców nie zrobił kariery żywiąc się tofu i sałatkami. Musisz jeść. Dałeś mi suplementy. Jesteś moją idolką. Chcesz recepty na środki przeciwzapalne? Jeszcze mam. Tyle co zawsze? Tak. Jeszcze minuta. Utrzymaj się na poziomie 300. Co tak szybko? Cześć, kochanie. Wszystko w porządku? Tak. Niech wyschnie. Cześć, skarbie. Jeszcze.
320 miało być 300. Nie będziesz w stanie zafiniszować. Miałaś obniżyć do 300. Chyba cię walnę. Powiedziałem 300. Do diabła. Jesteś zbyt pewna siebie. Nie jestem. Ta zadowolona mina. Nie rozumiem. Rozumiesz. Zostawię ją na wyścig. Wszystko jest w porządku. I dlatego leżysz na wpół żywa na podłodze? Bolą mnie plecy. Weź dwie. Nie doceniasz ludzi, którzy chcą dla ciebie dobrze. Masz, kochanie. Co się stało? Wiadomość od federacji. Dzień dobry. Są w gabinecie François. Nie jesteś na treningu? Co tu robisz? Zadzwonił do mnie. Cześć. Jakiś problem? Nie dostał planu na najbliższe miesiące. Agencja antydopingowa upomina się trzeci raz. GP mógł ci wysłać. Nigdy nie oddzwania. To trochę skomplikowane. Są bardzo zajęci. Nieaktualne. Jak to? Uważaj, mogą cię za to zawiesić. Wiem, przepraszam. Zapomniałam. Idziesz, tato? Widziałaś wyniki ostatnich badań? Nie są prawidłowe. Wszystko jest w porządku. Może to znów anemia. Masz anemię? Od lat. Albo mam krew do dupy, albo to te ich testy. Zajmij się tym. Doktor Henry mówi, że wszystko jest w porządku. Skonsultuj się ze specjalistą. Henry jest specjalistą. Ortopedą. Wszystko będzie dobrze. Szkoda by było, gdyby ją zdyskwalifikowano. Jak to? Za co? Coś jest nie tak? Stosuję się do zaleceń. Tak, ale zrobiła coś nie tak? Nie. Nasi specjaliści od medycyny sportowej mogliby się nią zająć. Sportowcy to delikatne maszyny. Muszą być pod opieką odpowiednich osób. Doktora Henry zna ją, odkąd skończyła 14 lat. François, wszystko jest w porządku. Dlaczego Chińczycy, stojąc na podium, mają głupie miny? Bo czują się winni, że robią sobie przerwę w treningach. Suwak. Uśmiech. Wszystko już mam. Pójdę się napić. Zaczekam na korytarzu. Patrz, Ducro. Cześć. Miała uda jak kurczak. Nafaszerowany hormonami. Mówiłam, że to ona. Widziałyście ją? Podczas treningu. Czemu nie zadzwoniłyście? Chippy ci nie mówił? Żyli wywiad. Kto to? Thierry Coté. Ten wysoki rudzielec. Mikrofon. To przesłanie kanadyjskiego programu antydopingowego dotyczące wszystkich dyscyplin. Będziemy jeszcze bardziej aktywni. Czy można raz na zawsze uporać się z problemem dopingu? Może homar w sosie Nantua? Przystawki już mamy. Nie znoszę, kiedy to robi. To znak, że wygra.
Trójka. Nie pasuje. Wydasz fortunę. Pasuje. Przestań. Suzanne? Zaczyna się. To dziś trzeci raz. Zabierz nogi. Posłuchaj. Zeszłoroczna mistrzyni Belgijka Renalda Ducrot za reprezentantką Quebecu niewiarygodną Julie Arsenault. To moja córka. Denerwujesz się przed tym etapem? Nie, jesteśmy przygotowane. Cieszymy się, że możemy ścigać się na naszym terenie. Dziękuję, Julie. Powodzenia. Podjazdy nie powinny być trudne. Odnowiono nawierzchnię. Ale w Desailles i Côte de Neige są wyboje. Francuska Jeanne Folard zmierza ku pewnemu zwycięstwu. Za nią Belgijka Ducrot. Szybciej, Julie. Faworytce Julie Arsenault wciąż nie udało się objąć prowadzenia. Musicie we trójkę wyjść na prowadzenie. Utrzymajcie szybkie tempo, żeby uniemożliwić atak. Dobrze. Julie i Valérie, chowajcie się jak najdłużej, ale nie za daleko. Na Park Avenue Julie maksymalny sprint. Nikt nie będzie na ciebie czekał. Nie ma sprawy. Cholera, łańcuch. Załóż go i jedź. Zostałyśmy z tyłu. Valérie Moret z grupy Vita wyprzedza koleżankę, która ma kłopoty. Dawaj, Julie. Arsenault unosi się na siodełku. Tak, trzymaj, gonię. Ponownie w wyścigu. Dogoniła Ducrot. Dawaj. Wszystko rozegra się między francuską Folard i ulubienicą mieszkańców Quebecu Arsenault. Cóż za wyścig. Wygrywa Julie Arsenault, która na ostatnich 500 metrach zrobiła niewiarygodny wysiłek. Cudowny spektakl.
Panie Arsenault, musimy pobrać próbkę krwi. Nowy protokół. Oczywiście. Został jeszcze jeden wyścig. W porządku, kochanie? Boli mnie głowa. Czas na toast. Za całą ekipę. Dwa medale w jednym wyścigu. GP? Dobrze, że mamy kogoś takiego jak ty. Jest niesamowity. Za naszą mistrzynię. Ten wyścig należał do niej. Na zdrowie. Jedzcie klopsiki. Z tej samej restauracji, co ostatnio? Jest najlepsza. Ty jesteś najlepsza. Chcesz coś? Jedz, mistrzyni. Nie, dzięki. Ja wezmę. Ma migreny. Możemy się wykąpać? Oczywiście. Co ci jest? Po wyścigu pobrali mi krew. Nowy protokół. Nie myśl o tym. Tylko mnie zrobili test. Nie martw się, zajmę się tym. Wkurza mnie to. Obiecaj mi, że to załatwisz. Załatwię. Obiecujesz? Tak. Efekt jak przy treningu na dużej wysokości. To legalne. Sam go wymyśliłeś? Ten model tak. Mam jeszcze bardziej wyszukany, ale zasada jest ta sama. Zmniejsza się ilość tlenu we krwi. Gdy w nim śpisz, rośnie poziom hematokrytu. W naturalny sposób zwiększa się liczba czerwonych krwinek. Ludzie ci wierzą? Oczywiście. To najnowszy trend. Wszystko w porządku? Tak. Ile kosztuje ten model? 2000. Sporo. To dobra inwestycja. Dla kogo? To śmieszne. Poproszono mnie o wręczenie nagród najlepszym sprzedawcom Vity. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Jestem głodna. Chcesz pastę do zębów? Nie działa. Działa. Nasyca na 5 minut.
Wiem, co będą czuć ci, którzy wejdą dziś na scenę. W zeszłą niedzielę wygrałyśmy w Montrealu. Ale to nie koniec. Znalazła coś. Będziemy potrzebować waszej energii, bo za 2 tygodnie jedziemy do Belgii. Przy basenie jest automat. Między wyścigami przybieram na wadze. Claude, nawet jeśli nie masz odwagi ze mną jeździć i ciągle jesteś zajęty telefonem, dziękuję, że we mnie wierzysz i darzysz mnie przyjaźnią. Zdobędziesz puchar świata. Na pewno damy z siebie wszystko. Dziękuję. Nagrodę dla najlepszego sprzedawcy otrzymuję. Nie wyjdzie z nami wieczorem. Co się stało? Doktor Henri, o co chodzi? Jutro napiszą o tym gazety. Powiedz Claude'owi, że to kłamstwa. Żartujesz? Sypnął cię. Porozmawiaj z nim. Będę w samochodzie. Uwierzył ci? Nie wiem. Nie mogę wrócić do domu. Musisz. Wiesz, jaki jest. Cześć. Co tu robisz? Możemy porozmawiać? Został przyłapany na sprzedawaniu sportowcom środków dopingowych, albo ktoś na niego doniósł. Listy jeszcze nie upubliczniono, ale wiesz, jacy są dziennikarze. Na liście jest Żyli? Nie wiemy. Mógł skłamać, żeby ratować swój tyłek. Na pewno będzie śledztwo. To nieporozumienie. Dlaczego ktoś miałby oskarżać Żyli? Został złapany, więc powiedział cokolwiek. Zjawiła się policja. Niech wydaje innych, Żyli nic nie zrobiła. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Gdzie ona jest? Na gali Vity. Sprawą zajął się Claude. Jedź do niej, Alain. Nie, nie wolno jej denerwować. To koniec. Musimy przestać, bo nas złapią. Nie złapią. Co robimy? Nie wiem. Nie chcę wracać do domu. Nie. Ja muszę. Natalii się denerwuje. A co ze mną? Podwiozę cię.
Prawie nic nie powiedziałem. O wszystkim wiedzieli. Podejrzewali coś. Odpowiadałem na pytania. Potraktowali mnie jak przestępcę. Wszystko przeszukali. Żyli, nie chciałem cię skrzywdzić. Dobrze. To pisz. Mogą mi odebrać prawo wykonywania zawodu. Pisz. Zaczynaj. Nigdy ich nie brałam, nie widziałam. Nigdy mi ich nie proponowano. Nawet nie wiem, jak wyglądają. Nie używała pani środków dopingujących? Nigdy. Sterydów? Nie. Nie robiła transfuzji krwi? Brałam tylko witaminy. Pani lekarzem był doktor Henry? Mamy list, w którym potwierdza, że Julie znalazła się na liście przez pomyłkę. Jego kopię otrzymają państwo po konferencji. Lekarza polecił pani inny sportowiec? Mój trener. Chodzę do niego od 14 roku życia. Leczył panią na anemię. Ortopeda, nie hematolog? Doktor Henry był kimś, komu żyli i jej trener ufali. Dlaczego nie ma tu dziś trenera? Ta sprawa dotyczy mnie. Od dawna panią podejrzewano? Nie ma wobec mnie żadnych podejrzeń. Kontroluje się najlepszych sportowców na całym świecie. Takie są procedury. W pani badaniach krwi wyszły nieprawidłowości. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. To wynik korzystania z namiotu hipoksyjnego. Z namiotu? Poprawia formę, ale podnosi poziom hematokrytu. Dla dziennikarzy, którzy piszą o pani od lat, informacja o namiocie może być zaskoczeniem. To była tajemnica. Miałam przekazać moje metody konkurentkom? Co dalej? Wyścig w ramach Pucharu Świata. Chcemy, żeby Quebec był z nas dumny. Vita potwierdza swoje poparcie dla Julie Arsenault i jej rodziny. To dla nas zaszczyt, że jest naszą rzeczniczką. Dziękuję państwu. Byłaś świetna. Powinnam ci powiedzieć o namiocie. Nie mówiłaś? Nie wiem. Sprawy techniczne. Brawo. Dobrze sobie poradziłaś. Sama przed tyloma dziennikarzami? Pomógł ci Claude. Dziennikarze będą za wami chodzić. Ignorujcie ich i bądźcie cierpliwi. Wszystkim się zajmę. Jak było? Nie oglądaliście? Próbowałam. Była twarda. Nie oglądaliście? Po co oglądać kłamstwa? Nie kłamałam. Ojciec wszystko przeżywa. Wrażliwiec. Rozumiem. Śledztwo w sprawie oszustw doktora Henry to sprawa kryminalna. Jasne.
Wymijająco odpowiedzi pani Arsenault dotyczące wysokiego poziomu hematokrytu i namiotu hipoksyjnego pozostawiają wiele do życzenia. Używanie takiego namiotu nie jest zabronione? Właśnie. Musi się czymś zajmować. Poziom hematokrytu u kobiety wynosi od 37 do 48%. Czy namiot może spowodować tak duże nieprawidłowości w wynikach badań? Prawdopodobnie nie. Bardzo dziękuję. Byle załapać się do telewizji. Zjemy coś? Jakie nieprawidłowości? Wiele razy badano mi krew, mogli się pomylić. Tym bardziej przy anemii. Co to za namiot? Przywieźliśmy go z Arizony. Jest w garażu. Dlaczego nie słyszeliśmy o nim wcześniej? Jesteś z policji? Nikt mi o niczym nie mówi. To sprawy techniczne. Próbowałam za tym nadążyć, ale dziennikarze to nie eksperci. Opublikują mnóstwo bzdur. Gdy znane będą nazwiska tych, którzy stosowali doping, dadzą nam spokój. Chciałbym zostać sam na sam z doktorem Henri. Drań. Źle mu patrzy z oczu. Jedź i zdobądź puchar świata, a zamkniesz wszystkim usta. Za dwa dni to będzie stara historia. Zostaw. Nikt nie dotyka telefonu. To federacja. Tato, nie odbieraj. Powinien niedługo być. Możemy zacząć bez niego. Federacja nie może odnowić pani licencji. Nie rozumiem. Nieprawidłowe wyniki badań. Doktor Henri. Zostało to wyjaśnione na konferencji. Według nas nie. Federacja nie ma prawa podjąć takiej decyzji. Póki nie będziesz prowadzona przez lekarza sportowego, nic nie zrobię. To finał Pucharu Świata. Dzięki nam zdobył pan rozgłos i doświadczenie, a teraz odbierze jej licencję? Nie można przyznać licencji, póki podejrzenia nie zostaną wykluczone. Kto tak powiedział? Stosuje się do protokołu. Nie może mi pan tego zrobić. Przykro mi. A jeśli pójdziemy do lekarza sportowego, dostanie na czas licencję? Nie mogę tego zagwarantować. Jedziemy zdobyć Puchar Świata, a pan nie gwarantuje, że Julie otrzyma na czas licencję? O co chodzi? Wracam do domu. Pójdziemy do lekarza. Nie. Więc co? Nic nie zrobiła. To chodź do lekarza. Nie. Po co odbierałeś telefon? Co sobie pomyśli Claude? Trzeba zrobić tak, jak mówi François. Nie ma prawa tego wymagać. Ja cię o to proszę. Mam mu oddać dokumentację medyczną? Dlaczego nie? Dobrze wiesz, dlaczego. Nie wiem. Naprawdę? Wkurzasz mnie. Za 10 dni wyścig. Dokąd ona jedzie? Czy ktoś mi powie, co się dzieje? Doktor Lewis? Tak. Może być czwartek, świetnie. Wiem, gdzie to jest. Do zobaczenia. Co to? A jak myślisz? Dlaczego tak patrzysz? Nie wiem. Nie kupimy tego w sklepie wolnocłowym.
Odniosła sukces, ma sponsorów. Potrzebuje licencji, żeby za 2 tygodnie wystąpić w finale Pucharu Świata. Mieszkam w Stanach, mam tu mieszkanie. Tutaj trenuję. Czas oczekiwania to 5 dni. Za długo. Nie może być szybciej? Niestety nie. Nie starasz się, zrób wysiłek. To przez wiatr. W Belgii też będzie. Wiem. Mont Royal to pestka. Tam na ostatnim kilometrze jest mur Wii. 23% nachylenia, więc zamknij się i pedałuj. Jasna cholera. Co się stało? Wieje. Nie, co jest? Może jestem przybita. Czym? Wszystkim. Musisz się zmobilizować i robić swoje. Kiedy coś się dzieje, ciebie nigdy nie ma. Oszalałeś? Nie jadę nawet 30 na godzinę. Przestań. Ogranicznik nastawiłem na 35. Przestań. Pedałuj. Wyłącz ogranicznik. Jedź. To niebezpieczne. W ogóle nie jedziesz. Nie moja wina. To wiatr. Dobra. Ułóż sobie wszystko w głowie. Daj mi znać, gdy będziesz gotowa. Jesteśmy na jakimś zadupiu. Cholera. Niech to szlak. Dostanie licencję. Daję ci ją. Twój ojciec. Jest pod prysznicem. O co ci chodzi? Next in line was Al Unser, followed by the favorite, Rick Mears. Race time is
czasu. Pięknie wyglądasz. Jestem umówiona z dr Louise. Vanessa Tremblay. Dostałam receptę, ale zostawiłam w Kanadzie. Mam tam lekarza. Oczywiście. Przepisać pani coś jeszcze? Coś jeszcze? Można poznać dokładny poziom hematokrytu. Co to zmienia? Uniknę nieprawidłowości. Załóżmy, że masz 49%. Do drzwi puka facet z agencji antydopingowej. W czym ci to pomoże? Mogę utrzymywać się poniżej 48. Nie unikniesz nieprawidłowości. Będzie ich mniej. Skoro tak twierdzisz... Patrz, 45. Pokaż. Całkiem ładny wynik. Odwal się. To głupota. Nie. Dziś śpisz pod namiotem. Nie ma mowy. Śpisz. To strata pieniędzy. Dalej, dasz radę. Mocniej. Przyciśnij. Szybciej, bo cię złapię. Nie próbuj. Zaczekam w samochodzie. Tak? Jeśli ja nie będę pierwszy. Co ci jest? Chyba za dużo wzięłam. Źle się czuję. To nerwy. Moje serce przestało bić. Bije. Połóż się. Jedźmy do szpitala. Oddychaj. Mam za gęstą krew. Wsadzimy cię na rower. Pedałuj. Nie mogę. Pedałuj, musi spaść. Pedałuj. Co ty narobiłaś? Chcę jechać do szpitala. Dalej. Spokojnie. Pięknie. Już nie spada. Jest dobrze. Nie ruszaj się.
złapać mnie. Lepiej się czujesz? Mhm. Słucham. Pa. Tato. C'est moi? To ja. Ben oui. Gdzie jesteś? Wyjechaliście już? No, non, pas encore. Jeszcze nie. Chcę z tobą porozmawiać. GP mówił mi o licencji. Zna się na rzeczy. Na pewno. Wszystko w porządku? Tak. Dzwonię, żeby zapytać, co u was. To miłe. Spotkamy się na miejscu? Tak, tato. Cześć. Proszę podpisać tu i tu. $200. Coś jeszcze? No, thank you. Nie. Pokój 5111. Poproszę dodatkowy klucz. Oczywiście. Pani Arseno? Gilbert Lenner. Musimy pobrać pani krew. Oczywiście. Cześć. W porządku? Kiedy przyjechałyście? Wczoraj. Szukałyśmy was. Mieliśmy parę spraw. Na pewno. Co u dziewczyn? Wszystko dobrze. To wszystko oszczerstwa. Widziałyśmy konferencję. Dla was nic się nie zmienia. A jednak jest do dupy. Cześć. Śpisz w hotelu, nie w namiocie? Daj spokój. Żartowałam. Samochód gotowy. Na razie. Jedziecie w kierunku muru. Julie powinna być w czołówce. Valérie ją osłania. Pozostałe dziewczyny w miarę możliwości też. Macie doprowadzić ją do zakrętu w Chican. Wtedy kolej na ciebie, Julie. Będzie ciężko, ale dacie radę.
Weszłaś w zakręt po wewnętrzny. Wpakujesz nas na minę. Zepchnęły cię. Jak amatorkę. Przestańcie się kłócić. Podjazd najlepiej pokonała Valerie. Żyli, dotrzymuj im tempa. Jedź spokojnie. Zjedźcie na dół i zróbcie to tak, jak trzeba. Zakręt to podstawa. Jestem głodny. Co bierzesz? Nie chce mi się jeść. Dziś był zły dzień, jutro będzie lepiej. Wpadnij do pokoju 5064. Dzięki. Chcesz tam iść? Nie. Chcesz uchodzić za lesbijkę? Nie zamierzam tam iść. Coś ukrywasz. Co ten babochłop od ciebie chce? Pięknie wyglądasz. Nie możesz zostać. Wracaj do siebie. Dziewczyny, która chce? Pijesz się czegoś? To nie wyścig dla Kanadyjek i dla Amerykanek. Trzeba mieć uda jak Belgijki. Fajnie, że przyszłaś.
Żyli, zagraj z nami. Gra mistrzyni. Po prostu uderzaj. Co tu robisz? Gdzie byłaś? Nigdzie. Imprezowałaś z Belgijkami? Grałam na Wii. Czego chciał ten babochłop? Mówię do ciebie. Puść mnie. Przestałaś robić zastrzyki. Fiolki są pełne. Boję się. Kiedy przestałaś? Parę dni temu. Idiotka. Mogę wygrać bez tego. Są potężnie zbudowane. Zniszczą cię. Nikt czysty nie staje na podium. Czysta przyjedziesz na 12. miejscu. Dziś i jutro weź dodatkową dawkę. Jest za mało czasu. Jeśli przestaniesz brać, nie będziesz wygrywać. Skandal z dopingiem i nagle przestała wygrywać. Żadnych sponsorów ani pieniędzy. Wpakujesz nas w niezłe gówno. Boję się, że umrę. Co robisz? Twój sprzęt, strój, a nawet rower należy do grupy Vita. Zostaw moje rzeczy. Znajdę kogoś, komu zależy. To nie jest śmieszne. Nie masz nawet szkoły średniej. Jedziemy. Dziewczyny, nie odpuszczamy. Gdy będzie wiało, trzymajcie się razem. Za wolne tempo. Valérie, atakuj. Atakuj. A ja? Plan jest taki sam, ale atakuje Valérie.
cholera. Kto to? Marie Eve. W porządku? Tak. GP nie był w porządku. Jest nam przykro. Nieważne. Julie? Nie zgadzaj się na to. Jesteś dobra. Są inni trenerzy, inne grupy. Lepiej, żeby liderką była Valérie? Nie o to chodzi. Co ci obiecała? Co? Nie wysilaj się. Allô? Quoi déjà? Już? Je me suis shooté tantôt. Dopiero zrobiłam sobie zastrzyk. Bravo. Une dose et demie. Półtorej dawki. Pourquoi tu me dis ça, là? Teraz mi to mówisz? Mais c'est pas ça que tu voulais? Chyba tego chciałeś. Ok. C'est quoi, moi, là? Nie będę grać w twoje gierki. Jestem po to, żebyś wygrywała. Za to mi płacisz. Ok? Oddajesz mi 50% tego, co zarabiasz. To, co robię, musi mieć wartość. Wcześniej brałaś, nie robiłaś problemów i cieszyłaś się, że stajesz na podium. Nie udawaj, że robisz to, bo chcesz mi sprawić przyjemność. Nie chcę, żebyś cokolwiek czuł. Je veux pas arrêter non plus, là. I nie chcę też przestać. Je te l'ai dit. Mówiłam ci. J'ai peur. Boję się. Mais là, là. Już nie musisz. Wszystko skończone. Co? Nie mogę chcieć tego bardziej niż ty. Dziewczyny dałyby się zabić, żeby wygrać ten wyścig. Ale ty nie. Umaluj się, strasznie wyglądasz. Na pewno nic ci nie jest? Denerwujesz się? Zjemy małże, ja stawiam. Nie mogę iść, mam dużo pracy. Muszę potrenować. Idź, to ci dobrze zrobi. Francuski specjalista prowadził sportowców, u których występowały nieprawidłowości i udowodnił, że nie były wywołane dopingiem. Od twojego wyjazdu wciąż o tym mówi. To miłe, ale... Vita zapłaci za wszystkie procedury medyczne, także za granicą. Dostałam licencję. Chcemy, żebyś poszła do lekarza i załatwiła to raz na zawsze. Ludzie się na nas gapią. W pracy i sąsiedzi. Dziennikarze nie odpuszczą. Idąc do specjalisty, zamkniesz wszystkim usta. Nie masz nic do stracenia. Dlaczego nie chcesz iść? Pójdę. Podaj mi jego namiary. Wizyta zarezerwowana.
sont partis où, JP et Valérie? Gdzie JP i Valérie? On sait pas. Nie wiemy. C'est une question facile, ça. Gdzie? Il est où, JP? Spokojnie. Nie interesuje mnie, JP. Jesteś dobra? Przestań. Jeździ od 10 lat, zawsze jest druga. Myśli, że teraz może wygrać. Rozwalę cię. Czegoś ci brakuje. Nie robię trenerowi loda? Puść mnie. Chcesz z tym skończyć? Dlaczego? Julie, możesz wygrać ten wyścig. Jestem wypalona, zmęczona. Więc idź do lekarza. Dajcie mi spokój. Wiecie, dlaczego nie mogę tam iść? Nie wiemy. Tato, przestań. Byłeś ze mną u doktora Henri. Po co do tego wracasz? To było 6 lat temu. Co nam wtedy dał? Byłaś chora. Ale kupiliśmy to, co kupiliśmy. Tylko raz, 6 lat temu. Uspokój się, Alain. To była wyjątkowa sytuacja. Przestań. Zawsze to powtarzaliśmy. Brałaś je dalej? Przepraszam. Jestem zmęczona. Więc wszystko w porządku? Tak. Niczego nie bierzesz? Nie. Przysięgnie. Wszystko jest w porządku. Masz rację. Wystartuję. Nie mogę się teraz wycofać. Przysięgnij, że nic nie bierzesz. Przysięgam. Zawsze to sobie powtarzaliśmy. Tak. Szukałem cię. To był niezły cios. Należało się tej hipokrytce. Miałbym cię nią zastąpić? Chętnie zajęłaby twoje miejsce. Ale ja wiem, kto jest gwiazdą. Udało mi się cię odzyskać.
Obudziła się w tobie bestia. Dziękuję. Niecałe 5 minut do rozpoczęcia wyścigu. Za chwilę drużyny zajmą miejsca na linii startu. Publiczności prezentuje się drużyna USA. Cynthio, Buffett jest na 40 i na 80 kilometrze. Jess i Marie Eve będą osłaniać drzwi. Start za niecałą minutę. Valerie, wracamy do planu początkowego. Liderką jest Julie. Ty jej pomagasz. Start za 30 sekund. Trzy, dwa, jeden. Wyścig Walońska Strzała rozpoczęty. Po wyścigu zrobię to, co powinienem. Porozmawiam z Natalie. Co? Rozwiodę się i naprawdę będziemy razem. Cieszysz się? Dwudziesty piąty kilometr. Gdzie ona jest? Nie podoba mi się to. Czasem boję się, że cię stracę. Że mnie zostawisz. Gdzie jesteś, Julie? Co się stało? Ktoś mnie słyszy? Tak. Jess, Cynthio, jest z wami Julie? Została z tyłu. Jestem blisko niej. Masz wyłączoną słuchawkę? Zgubiłam ją. Zgubiła słuchawkę. Daj jej swoją. Odjechała. Jak to? Zbliża się do Valerie. Valerie, jesteś przy Julie? Tak. Daj jej swoją słuchawkę. Nie. Jeśli mówię, żebyś jej dała, to masz to zrobić. Nie zamierzam opiekować się twoją księżniczką. Zawodniczki dojeżdżają do zakrętu Van Den. Liderki przyspieszają. Nie pozwolimy im uciec. Francuska Catherine Moranger wychodzi na czoło peletonu.
Czy ktoś mi powie, co się dzieje? Widzę wszystkie, tylko nie żyli. Nie przejechały nawet połowy trasy. To tylko kawa. Oderwałyście się od peletonu? Jesteśmy z Valerii z przodu. Za wcześnie. Jedziemy za nią. Z mostu też za nią skoczycie? Cholerna kawa. Nie moja wina. Moja. Nie możemy przecież zniszczyć twojej bluzy. Nie możemy. Nie dziś. Proszę o zgodę na podjechanie do mojej grupy. Pozwolenie dla grupy Vity. Cynthio, zobacz, czy Julie nie potrzebuje odżywek. Muszę wykonać swoje zadanie. Potrzebujesz odżywek? Jestem tuż za peletonem. Nawet na mnie nie spojrzała. Co wy robicie? Valerie bez sensu ciągnie nas do przodu. Rozłączyła się, więc nie słyszy. Wszystko spieprzyła. Zajmij się Julie. Nie chcę pomocy, nie będę jej prosić. Nie jedziesz już z Valerii? Zbliżamy się do 60 kilometra. Obie grupy dzieli 55 sekund. Prowadzi francuska Moranger. Julie, jedziemy razem? Czyli? Osłaniamy się do muru, potem każda jedzie dla siebie. Dobra. Z kim? Świetnie. Ale potem umowa przestaje obowiązywać. Brawo! Julie odjechała z tym belgijskim babochłopem. Na przyszły rok szukajcie sobie nowego teamu. Niech to szlak! Zbliżamy się do 80 kilometra. Na czele peletonu francuska Catherine Moranger, Kanadyjka Valérie Morin, Belgijka Sandrine Druckel i francuska Myriam Bosquet. Jest wypalona. To stres. Chciała się wycofać. Przed wyścigiem to normalne. Jak u dziecka, które chce rzucić szkołę. Pozwoliliśmy jej rzucić szkołę. Atak na 90 kilometrze. Dwie zawodniczki próbują dogonić liderki. Jeśli odejdziesz, umrę. Zabiję się. Nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Powiedz, że mnie kochasz. Kocham cię. Dobrze, dawaj. Kanadyjka Julie Arsenault i Belgijka Renalda Ducrot depczą po piętach liderkom wyścigu. Dalej. Możesz to zrobić.
Zawodniczki z numerami 31 i 51 dogoniły czoło peletonu. Ostatnie wyzwanie. Mur Wi. Wyczerpujący podjazd. Tu można wykazać się talentem. Chicane jest bezlitosną pułapką tej trasy. Prowadząca w klasyfikacji Julie Arsenault odłącza się od odwiecznej rywalki Renaldy Ducros. Ostatnie 100 metrów do mety. Arsenault się odłącza i wpada na linię mety. Zwycięża Kanadyjka Julie Arsenault, za nią Belgijka Renalda Ducros. Na trzecim miejscu francuska Catherine Morenger. Niesamowity wyścig. Pani Arsenault, proszę na badanie krwi. Już idę. Szampan. Chodźcie. Zasłużyliśmy na niego. Mam nadzieję, że jest go więcej. Tyle emocji. Przewróciłaś się. Nie. Co się stało? Grałam na Wii. Jeszcze to do mnie nie dociera. Do mnie też nie. Ma Puchar Świata. Obiecaliśmy ci, że jeśli wygrasz, dostaniesz premię. Oto ona. Otwórz. Otwórz. Cholera. Nie wierzę.
Zdrowie żyli. Mogę przejść na emeryturę. Jesteś szczęśliwa, żyli? Jasne, mamo. Nic nie jest poza jej zasięgiem, nawet igrzyska. Możemy nacieszyć się tym zwycięstwem? Nic nie mówię. André z La Presse. Była niesamowita. Jasne, że była. Skąd wiesz? Nie poszłaś na badanie krwi? Zapomniałam. Zostałaś zdyskwalifikowana. Co ty zrobiłaś? Zapomniałam. O takich rzeczach się nie zapomina. Przepraszam. Tak. Zdyskwalifikowana. Miesiące później. San Diego, Kalifornia. Skończyłam, pomogę ci. Musisz załapać, jak to się robi. Pracuję nad tym. Skąd jesteś? Z Montrealu. Z Montrealu? W Quebecu. W Kanadzie. Jesteś daleko od domu. Tak. Dość daleko. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Wystąpienie. Wersja polska na zlecenie HBO Start International Polska. Tekst Iwona Szota. Czytał Radosław Popłonikowski. And they came, said I was blessed. Oh.
Oh yes, they loved me. I was messed, I was obsessed, and the sky above me was clear and bright, and then the night was full of stars shining for a moment. I was a fool, I was insane to play this crazy game. I know, and now it's time, oh yes, it's time to let it go. Give